Siemaneczko, z tej strony Wazi, ja w tym odcinku pokażę wam, jak wykonać zadania dodatkowe Mrocznego Chauncea. Zbierz swoje różne w bazach UR. Zadanie jest zebrane w kurzących kominach. I lecimy je wykonywać. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy użyciu kodu WaziGaming na naszym Discordzie Wazilandia. No i pierwszą lokalizację zwojów UR mamy przykładowo tutaj. Czyli w tej mniejszej bazie, już nawet zaznacza. Świetne są te NPC, zbostowane. Dzięki, dobra, jak wygląda ten zwój? O, tutaj jest. Zbierz zły wrogu. Pierwszy, no to jedziemy po drugi. Następne zadanie polega na użyciu kamieni cieni, a potem zdobycie urny umarłych. Dobra, tutaj są kamienie. Okej. Tutaj masz. A tu jest urna pod tym drzewem. Nieźle. No i misja wykonana. Kolejnym zadaniem Mrocznego Chauncea jest dotknięcie sześcianu. Sześcian znajdziemy tutaj na środku. Nie wiem, czy tutaj nie chodzi o to. To jest jakaś dziura wybijająca. A tam dalej myślisz? O, już zaliczyło. Następnym zadaniem, tym razem czwartym, jest zniszczenie skupisku skażenia i wszystkie fragmenty skażenia. No proszę, coś nowego, takie kamyczki. No, to było dosyć ciekawe, coś nowego. No i ostatnim zadaniem Mrocznego Chauncea jest zwrócenie urny umarłych wróżowi, wysłuchanie jego wizji. Jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej WaziGaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy WaziGaming w sklepie. Hej!